To długa historia. Zarówno Gothic 1, jak i Gothic 2, pomimo swojego wieku na karku, to wpisując się w system dark fantasy, są dalej niesamowicie klimatyczne. Jest to powszechnie wiadome, bo klimat to jest coś, co wyróżnia tą grę spośród innych. Jest to powód, dla którego tak chętnie odwiedzamy ponownie i ponownie wyspę Korinis. Chciałem więc wrócić pamięcią do miejsc, które przez swój klimat były bardzo ciekawe i charakterystyczne. Oraz były ciekawym dodatkiem do historii opowiadanej w fabule Gothica. W tym odcinku więc wejdziemy jeszcze raz do cmentarzyska orków w Górniczej Dolinie. Lorowo i fabularnie istotnym elementem jest już sama otoczka, za którą przychodzi nam zanurzyć się do tego miejsca. Przez pryzmat fabuły wiele osób zwraca uwagę na to, abyśmy nie zapuszczali się na tereny orków, gdyż orkowie są oczywiście niebezpieczni. Tego za dzieciaka się bardzo kurczowo trzymałem. W końcu nie bez powodu, takie tereny orkowe były pilnie strzeżone przez strażników ze starego obozu. Choć teraz z orkiem poradzimy sobie bez problemu, to lata temu, kiedy po kilku ostrzeżeniach o niewchodzeniu na tereny orków, w końcu nas tam ktoś wysyła, naprawdę napawało mnie niepokojem. Przekroczenie już przez sam wiszący most napawa pesymizmem. Zmiana otoczenia i symbolika mostu jako odcięcia się od tego, co było, gra tutaj bardzo istotne skrzypce. Z zielonych łąk przenosimy się bowiem na wyjałowioną ziemię, na skraj urwiska, a witają nas zupełnie nowe stworzenia. Konsacze, które choć słabe, to budziły u mnie lęk przed starciem. Łamigłówki. Samo wejście do cmentarzyska wiąże się już z pierwszą łamigłówką, bo w sumie sami musimy przejście otworzyć, co w zasadzie nie jest aż tak istotne i ciężkie, ale podświadomie wiemy, że od tej pory radzimy sobie sami. Że jeśli nie znajdziemy wejścia i wyjścia, to my musimy kombinować. Daje nam to cichy znak, że skoro główne wejście otwieramy sami, to wcale lekko nie będzie. Po zejściu w dół natomiast jest kompletnie inny nastrój. Zmiana kolorystyki otoczenia, wiele zakamarków, grobowców i mumii, które nadają znaczenie sakralne miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Nie tylko muzyka, ale również echo, które niesie kroki oraz krzyki orków, potrafi powodować dreszcze, które uderzają nas podczas eksploracji tej lokacji. Łamigłówki odgrywają tutaj istotną kwestię. Cały dungeon musimy kombinować, jak przedostać się na kolejne etapy. Lukor jedynie nam pomaga w nawigacji oraz później łącząc dwa kawałki pergaminu w jedno zaklęcie teleportacji. Prawdziwe jednak magii dodaje zdrada Lukora, lub po prostu jego szaleństwo. Czego przecież nie mogliśmy się spodziewać, przechodząc grę pierwszy raz. Guru na bagnie byli tymi opanowanymi i spokojnymi. Wydawać by się mogło przecież, że nauczyciel magiczny, władający potężną magią, jest ostatnią osobą, którą można podejrzewać o irracjonalne zachowania. Co prawda mieliśmy już styczność w fabule, jeśli chodzi o starcie z członkiem Bractwa. W końcu Nyraz, gdy odbieramy od niego kamień ogniskujący, atakuje nas. Szaleństwo jednak obu tych panów może nie wynikać tylko z bezgranicznej wiary śniącego, ale również może być powodowane opętaniem przez śniącego, który spoczywający głęboko w swojej świątyni czuje naszą obecność i obawia się ingerencji w jego teatr i późniejszej konfrontacji. Dlatego też ustawia wybranych członków Bractwa w nadziei na pozbycie się nas. Co jest w miarę oczywiste, ale jednocześnie na tym etapie poznawania historii przedstawionej nie jesteśmy tego świadomi. Fabuła. Fabularnie miejsce to jest istotne, bo Gothic 1 to część gry, w której historii ludu orkowemu są nadawane bardzo humanistyczne cechy. To, co zobaczymy na orkowym cmentarzu, przekłada się do tego, o czym mówi nam później Xardas. Cywilizacja orków jest starsza niż ludzi. Rozumiemy to, że ludzie na tych terenach są poniekąd intruzami. Orkowie, choć zepchani na margines, to dalej biorą czynny udział w życiu społecznym. Oczywiście ich własnym życiu społecznym. Choć orkowie przez wiele uniwersum są dehumanizowani i spychani do zwykłego przeciwnika, tutaj kryją pod sobą o wiele więcej. Ten cmentarz jest właśnie przykładem chęci rozwinięcia lore, bo zanim poznamy lepiej historię orków od Xardasa, to już możemy zobaczyć, że w przeszłości, albo nawet i teraz, mają oni zwyczaj chowania zmarłych. Chodzi tu oczywiście o mumifikację i umieszczanie poległych do specjalnego grobowca. A ci, którzy jeszcze wcześniej nie napotkali orkowych napisów na bagnach, mieli pierwszą okazję, by je dostrzec, dzięki orkowym napisom na filarach i portalach pomiędzy poszczególnymi komnatami cmentarza.
W ostatnim odcinku o orkach rozwijałem trochę myśl, że orkowie w poszczególnych trzech częściach prezentują się zupełnie inaczej. W Gothiku 2 ork został trybikiem w maszynie wojennej, niemal pionkiem na szachownicy wojny bogów. Zdehumanizowany i zepchany i przyrównany do zwykłego potwora, jednego z setek, jakie przyjdzie nam zabijać. Brak dostępu do cmentarza orków czy orkowego miasta odcina nam orkową przeszłość, jaką znaliśmy. A jedyny łącznik między orkami z części pierwszej a drugiej to spotykany przez nas urszak. W Gothiku 1 zauważmy proszę, że tych orków, których pokonujemy, nie jest wcale aż tak dużo. Są to okazyjne przypadki. Niemal jak się zastanowimy, to nie wiem, czy przez całą pierwszą część zabijemy żywych orków 50. Oczywiście chyba, że na siłę maksujemy level. Za to mamy okazję poznać lepiej kulturę orków. Starożytna cywilizacja o życiu społecznym, co pokazuje nam później orkowe miasto z bogatą historią i kulturą. Co więcej, o życiu sakralnym z własnym bogiem i historiami klanowymi. To, czego sami nie wydedukujemy, to dopowie nam Urszak, Xardas i Tarrok. Kiedyś trafiłem na komentarz pod jakimś facebookowym postem, że cmentarzysko orków zostało kiepsko ulokowane. Teoretycznie miasto orków jest niezwykle oddalone od cmentarzyska. Cmentarzysko nawet nie ma blisko na tereny orkowe, bo aby tam dojść, najkrótszą drogą trzeba przecież przeciąć góry, a i tak blisko nie jest. Jest zdecydowanie bliżej do miejsc, w których zapuszczają się ludzie. Jest przecież na przecięciu szlaku między starym a bagiennym obozem. Ale co ciekawe, to w fabule Gothika dowiadujemy się, że Kruszak, czyli śniący, został przywołany przez jeden z orkowych klanów, aby pomógł im wygrać z tym drugim. Jest więc teoria, że drugi klan mieścił się właśnie w okolicy bagien. Rzekomo kamienne struktury na bagnach miały należeć do orków, a teorię tą wzmacnia fakt filarów z orkowymi napisami, które możemy znaleźć na bagnach. Na filarach w języku orkowym jest ciąg znaków oznaczających gateway, czyli wejście, przejście bądź portal. Zawsze powtarzam jednak, że teorie to najlepsza łatka dla tej serii, ale równie dobrze, wszystko może być przypadkiem, a fakt umieszczenia orkowych napisów akurat tam może być równie dobrze powodem spasowania tekstury i chęć urozmaicenia terenu przez twórców gry. Zakładam jednak to co większość, że gdyby twórcy zrealizowali cały plan dotyczący Gothika 1 i pojawiło się usunięte później podziemne miasto orków, to moglibyśmy dowiedzieć się fabularnie dużo więcej o orkach nawet z samych obserwacji. A nawet nie tylko z obserwacji, bo pamiętajmy, że orkowe napisy można przetłumaczyć na nasz język dzięki temu, że został opublikowany alfabet orków przez twórców gry. Chyba w artbooku, ale nie jestem pewny. Dzięki znajomości tego alfabetu, jeśli chcemy poświęcić trochę czasu z ciekawości, to można powrócić do tych starych lokacji i czytać to, co zostawili nam twórcy. Ja tego nie robiłem, bo podjął się już tego Gikeusz, więc ciekawych zapraszam oczywiście do jego materiału, link w opisie. Materiał powstał nieprzypadkowo, gdyż niedawno wróciłem do Gothika 1 i zauważyłem, że lokacje, do których wchodzę, pojmowane są u mnie bardzo etapowo. Wchodzę, wykonuję zlecenie i wychodzę. Jednak zawsze gry fabularne zmuszały mnie do tego, aby zrozumieć twórców i ich próby kreacji świata w swoich tworach. Informacje zawarte w nawet tak chwilowych lokacjach mogą być kluczem do zrozumienia świata Gothika, którego choć fabuła była pisana parę miesięcy przed ujrzeniem gry na światło dzienne i może była trochę pisana na kolanie, jak to niektórzy mówią, to nie można odebrać pewnej dbałości o szczegóły, której się bardzo lubię w tym wszystkim doszukiwać.